W tej lekcji podniesiemy poziom bezpieczeństwa naszej aplikacji poprzez wprowadzenie mechanizmu szyfrowania haseł w bazie danych. Jak pamiętamy z poprzedniej lekcji, dotąd hasło to jest przetrzymywane normalnie jako y, ciąg znaków, taki sam jaki użytkownik wprowadza na stronie logowania. Oczywiście takie rozwiązanie nie jest do końca bezpieczne, ponieważ ktoś, kto ma dostęp do bazy danych, może takie hasło sobie podpatrzeć i za pomocą tego hasła logować się w imieniu. Tego użytkownika. Wprowadzimy teraz modyfikację, która zapewni nam, że takie podpatrzone hasło z bazy danych będzie bezużyteczne, ponieważ będzie ono zaszyfrowane. Przejdźmy do naszej klasy Web Security Config, do metody Configure. Na pewno będą Państwo mile zaskoczeni, jak mało kodu musimy wprowadzić, aby, aby właśnie uruchomić tą funkcjonalność. Na początku jednak zdefiniujmy sobie obiekt password encodera. Użyjemy takiej implementacji bcrypt password encoder, która no, w tym momencie jest no, taką zalecaną metodą szyfrowania hasła, chociaż szyfrowania może nie do końca... Yy, Odpowiada temu, co tu jest wykonywane, ponieważ szyfrowanie kojarzy się z procesem dwustronnym, że można coś zaszyfrować i odszyfrować. Tutaj mamy raczej obliczany skrót takiego hasła, czyli tak jest to funkcja jednokierunkowa, czyli z hasła możemy wyliczamy ten skrót, natomiast na podstawie skrótu nie możemy odtworzyć hasła. Dlatego to, co jest zapisane w bazie danych, nie może nam posłużyć do Odzyskania samego hasła, które, które podajemy na stronie logowania. Encoder mamy zdefiniowany, i w naszym konfigurerze mamy metodę password encoder, w którym dokładnie podajemy naszego encodera. Tak? I tak naprawdę to jest wszystko, co musimy wykonać, ale my jeszcze dodamy jeszcze jednego użytkownika w tym momencie, ponieważ te hasła staną się dla nas bezużyteczne. Dodamy użytkownika Jan 2 i tutaj zamiast hasła w postaci tekstowej to hasło zaszyfrujemy. Wyłamy na metodzie, na naszym encoderze, metodę encode i tutaj podam trzy jedynki i one w bazie danych będą w postaci zaszyfrowanej. Oczywiście no, to co w tym momencie robimy z tymi użytkownikami, no to jest tylko na potrzeby przykładu. Normalnie mielibyśmy jakiś bardziej zaawansowany mechanizm dodawania użytkowników no i oczywiście nigdy byśmy nie mieli takiego hasła w ten sposób zapisanego. Spróbujmy uruchomić aplikację. Baza danych się wystartowała, wszystko się wystartowało. Na początku proponuję, nie zalogować się do aplikacji, tylko zajrzeć, co jest w tym momencie przechowywane w bazie danych. Pamiętamy port 8082. Tutaj te dane powinniśmy mieć z poprzedniej lekcji zapamiętane. I zajrzyjmy do tabeli user. Widzimy, użytkownik Jan 2 ma no, takie hasło w postaci już nieczytelnej. Nie, nie, nie Jest to właśnie zaszyfrowane. I teraz spróbujmy się na niego zalogować. Wpisujemy Jan 2. Podajemy 3 jedynki i logujemy się. Widzimy, zostaliśmy pomyślnie zidentyfikowani, tak na podstawie tego hasła zaszyfrowanego. W tym momencie oczywiście, żebyśmy próbowali logować na użytkownika Jan z hasłem 123, no to to logowanie będzie niepomyślne, ponieważ już nasz mechanizm springowy będzie będzie spodziewał się tutaj, no właśnie, tak, tak wyliczonego skrótu tego hasła. Aby to naprawić, możemy na przykład ręcznie wprowadzić sobie takie hasło. Otwórzmy jakoś w internecie praktycznie wszystko możemy znaleźć, także szybko wyszukaliśmy sobie takiego encodera. Mamy hash wygenerowany. Hash ten możemy podstawić tutaj w bazie danych. I teraz spróbujemy się zalogować już na użytkownika. Jan z hasłem 1, 2, 3. Wpisujemy Jan. Wpisujemy 1, 2, 3. Klikamy Zaloguj. Jeszcze raz 1, 2, 3. Zaloguj. I jesteśmy już zalogowani na użytkownika Jan z tym zaszyfrowanym hasłem. Czyli jak widzimy, szyfrowanie hasła działa. Poprawnie. Dziękuję bardzo.